Przed Wami kombajn Sampo Rosenlew Komia C12. Jest to maszyna, która naprawdę budziła duże zainteresowanie, gdyż na polskim rynku tak naprawdę nie ma tego dużo. Obecnie szacuje się, że w Polsce pracuje około 5-6 sztuk nowych kombajnów Sampo, bo powiedzmy tych używanych jest zapewne więcej. No i dzisiaj, korzystając z okazji, że testuję ten kombajn, zapraszam Was na taki mały walk around dookoła. Obejrzymy sobie wszystkie elementy tego kombajnu, jak to wygląda. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać.